Dzień dobry. Witam serdecznie z pokładu mojego wędkarskiego samochodu. Koniec wakacji. Jutro rozpoczyna się rok szkolny. Zakończył się sezon na pstrągi. A trwa w najlepsze sezon lipieniowy i głowatkowy. Ja postaram się podczas tego wyjazdu połowić dużo na suchą muchę. Może też troszeczkę mikroninfą pod prąd. Ja już jestem w głowatce. W każdym z takim pokoju jest jakiś obrazek muchowy, który pomaga nam miło spędzać czas. Czemuś widzimy się nad rzeką i co? Nie łowimy, chujnia. To się wytnie. Przemysł, znaczy słabo jest strasznie, nie? Prawda? Woda brudna, nie? No ale piwko pijemy. Piwko czyste jest przynajmniej, nie? Tutaj pozdrawiamy serdecznie całą ekipę, z którą żeśmy przyszli obserwować wodę. Z bąblem. Z bąblem. Bąbel jest? Bąbel jest, ale bąbel nie może. Bąbla się wytnie też. O, widziałeś? No? Ładne. Ładne. Ale pięknie. Brawo. Pięknie jest, nie? Najlepiej. Pięknie jest! Tak przy marzyciele, to jeszcze browarka brakuje. Nie? No.
będąc 5 dni nad Sanem, nie mogło mnie zabraknąć chociaż jednego dnia na szczytach, na połoninach. Dzisiaj Połonina Caryńska razem z kolegą Przemkiem, który tam gdzieś idzie. Kończy się piękny czas nad Sanem, w tym tygodniu oczywiście, także w przyszłym pewnie też się tu zjawię. Było super, rybek było, było ciężko, bo woda była brudna, wyczyściła się woda, rybki zaczęły z wieczora bardzo fajnie zakąszać suchą muchę. Także do zobaczenia nad wodą. Wszystkiego dobrego i pa, pa.